Zrobiłem takie zabezpieczenie, żeby mi nie bolało, bo kajdanki są przesrane. Jak ktoś was tak pociągnie po za łapę, abyś tego nie miał, to teraz byś umierał. Tak. A masz, więc nie umierasz. Jest git, jest git. Tak. Słuchajcie, w tym odcinku będziemy losowali na kole fortuny, z kim jesteśmy przypięci kajdankami. I losujesz? Tak, już zaraz losuję, ale jest jedna ważna zasada. Jeśli ja na przykład wylosuję Kasię, to Kasia już też nie losuje. Czyli losujemy tak jakby 4 razy, bo w przeciwnym wypadku by wyszło na to, żebyśmy byli wszyscy z 5 razem. No, tak. Jest chyba 90% szans na to. Więc po prostu ja wylosuję pierwszy i kogo wybiorę, to on już też odpada, powiedzmy, z losowania. Więc moi drodzy, subskrybujcie kanał, czerwony przycisk jest na moim paluchu, będzie na bieżąco z każdym filmem, jeśli to zrobicie. I uwaga, kręcimy! Z kim spinam się kajdankami na cały dzień? Będzie to... Ja, nie. Krzychu? Tylko nie z Majkiem. Tylko z Majkiem. Z Majkiem najgorzej. Z Majkiem najgorzej, może robić rękę. Teraz ja. No jesteśmy spięci. Także Mikser też już nie losuje niestety. Ej, to taki spięty jest człowiek. Dobra, prowa. Prowa, spina się. Mogę z pan, nie? Mole z nami. Jak losujesz mnie, to idziesz do mnie, nie? A nie! Czy tak, czy nie? Trąba jest Kasią! Nie. Co nie? Idziemy. Chodzi o to, o to. Idziemy wymienić sobie szybko. No żeby cię nie bola rączka. Potem już było. Dawaj, Wena. Wena, spinasz się. Spinasz się, czy nie spinasz? Spinasz, spinasz się, idę na to. Nie spinaj się, wyluzuj. Dobra. Wena, będziesz z kajdankami spięta z pateckiem. Ale to jest patece. Wena, jak coś, to mam dobre kajdanki dla nas. Dobra. Ja mam patrz, ja mam patrz, ja chcę patrz. Krzyka chyba, Krzychu. Chodzimy na to, że jesteśmy razem, obie. Hej. No nie wiadomo. A, bo ja się mogę do kogoś. Możesz się do kogoś, bo jak mam jedną rękę wolną, to jeszcze tu mogę kogoś dopiąć, co nie? Więc... Losy, Michael. Wolicie? Nie, jest git. Michael, spinasz się, a ty się zawsze spinasz. Ale ale dzisiaj wyjątkowo spinasz się z trąbą. To się połączymy. Trąba masz, trąba jest w środku, masz najgorsze. Jest rodzina. Tak, jest właśnie rodzina. A do trąby, tak? Się spina. Tak, Maj jest z trąbą i z Kasią. Trąba jest w środku. Krzysiu, z kim się spinasz? Dawaj ten. Albo w sumie nie, no w środku to jest być najgorzej, nie? Najlepiej być z boku. Więc dawaj z Mikserem. O nie, będzie. Będzie ja, będzie ja, będzie. Patent? Patent! O nie! Jestem po środku! No na środku jest najgorzej, patentki masz najgorzej. No. Boli się? Nie, jest git, jest git. No dobra, więc moi drodzy, jesteśmy spięci kajdankami w takich teamach. No i w ten sposób sobie będziemy przeżywali dzień. A bo się tutaj... Ej, ale jak ty będziesz sikał? Masz najgorzej, bo jesteś w środku. Nie, no ja sobie będę po prostu sikał. No to jego rękę bierzesz. Nie ma szans. O nie, właśnie, będę się może rękę brać. O nie, właśnie. Co jest? No, chłopie, bo ja będę jak musiał... będzie sikał? Kto, kto będzie otwierał? Kto? Będę musiał kogoś rękę brać. No tak. Albo na siedząco. Nie ma szans. Ej, mamy w sumie najlepiej miejsce. Macie we dwójkę, nie? Mamy najlepiej, no. Mamy najwięcej swobody. Ale czekaj, ja bym sobie przełożyć. Pójdziemy szybko założyć te skarpeteczki, bo no, dobra, dobra, chodź. Znaczy, no ja nie mam, dlatego idę do wujka Łukasza na pokoju po skarpetki. Serio? No. Ale małe kajdanki, ja się... Aaaa! Za mocno mi to. Ej, się zaczął, ja nie mam tego. Czemu jesteś odpięty? No właśnie... To ja się tak robić, bo ja cię pojęcie dotykam wtedy. To ja! No ty, nie możesz tak dalej. Nie, to są małe. Panie kajdanek sobie. Co? Że ma straczkę dzisiaj i ma przypał trochę. Ej, Majka będzie ręka bolała i ciebie trąba też, bo on ciebie cały czas ciągnął w dół. A my z Mikserki mamy na tej samej wysokości. Za rękę najlepiej. Ciekawe, ile baw mi teraz zazdrości, wiecie? Wy akurat... Ciekawe, ile facetów mi teraz zazdrości. I ciekawe, jak bardzo Karol mnie zabije po dzisiejszym dniu. Gdzie jestem? Te, co tam? Po gang dwojga. Chyba ich klepiemy, bo my jesteśmy z gangu trojga, nie? Nie pij tyle, bo będziesz sikał, kto ci fujarę będzie trzymał. Musimy się skupnąć, okej. Największego farta mają dziewczyny, bo jak one byłyby w środku, to by miały najgorzej. Dobrze są. Bo tak to, tak to jest, wiesz, możecie wejść jakoś, wy się odwrócicie tam, nie? Zaraz sobie tak. No to jak ty? To... Ja siadam tu? No i ty siadasz, parę zostaje, a ja jeszcze mam. No, kogo tutaj? I ty pilnujesz, czy tam nikt nie idzie, a teraz ja, teraz ja. Analogiczna sytuacja. Ja mam trochę trzymał, bo ja mam drugą rękę. No dobra, dasz mogę radę? A teraz jak ja będę sikał?
Będziemy tak. Ale będę musiał zajść spodnie najpierw. Będziemy ścigać. Będę musiał zajść spodnie najpierw. Później tak. No chłopie, a jak sobie, wiesz, kropelki tam strzepnąć? Albo ten... Poskakać musisz tak, wiesz. No. Tak. Nie wiem. Ej, możemy w ogóle robić głosowania. Jeżeli będziemy chcieli coś zrobić, to ja głosuję. Jedna z was osób musi się zgodzić, będzie mieli demokrację, dobra? Na przykład mówię, ej, słuchajcie, teraz chciałbym sobie, nie wiem, wziąć kolej. I ty na przykład mówisz, kurde, nie chce mi się. I wtedy Krzychu ma decydujący głos, czy tak idziemy, czy nie idziemy. To jest nasze małe państwo, dobra? No. Nie mieszczę się tu. Potem... Spokojnie, czekacie, bo trąba idzie na taki... Ale nie biegaj tak, chłopie. No ale żeby mieć śliwkę śniego, a nie... Trójkę już się nie mieści na schodach. Ja dzisiaj muszę jechać do Mercedesa koniecznie, bo jest moje auto do wybrania! No. Serio? Dzisiaj jest. Minęło półtorej miesiąca. Półtorej miesiąca, a tylko raz, a tylko to było jedno polecenie boczkiem. Nie trzeba dzisiaj na latać bokiem coś? Ja mogę. Ma Dudusia. Duduś ma nawet na tył, to będzie chyba lata. Jak trzyma rękę w powietrzu cały czas, żeby Weronika mogła mieć... Może nie? No. Nie, to raczej udawaj, oprócz. Żeby nie dać na nogę, nie? Totalnie. Totalnie nie znasz się na kupnie kajdanek. Są... A nie, no strażnik odcinka musi... Strażnik odcinka musiał, wiesz, wypomnieć, nie? A bardzo dobrze, to już powoli przeistacza się w strażnika kanału. Tak. Bardzo dobrze. Prowizję powinienem brać od ciebie za to szeryfowanie, wiesz. No, ale jak szeryfujesz do momentu, aż zaczynasz oszukiwać, wtedy już nie szeryfujesz. No, najgorszy taki chłopie. No lub powagi szeryf. Normalnie wezmę się obie. Kurtka ma w kij, więc muszę ją stamtąd zabrać. No, widzicie, da się. Jaka rodzinka! Jaka rodzinka! Ja dzisiaj przygotowałem, wiedziałem, że będziemy to nagrywać, wziąłem sobie taki jacket, który jest niby zimny, ale niby ciepły. A Michael, to skurki nie założysz, w ogóle się nie ubierzecie. No ja mam jedną, nie? Ja nie ubiorę nic. On nie. Ale przylać trąbę. Mogę ci oddać, nie wiem, kawałek. Mamy środek zimy, to znaczy, że jest 10 stopni. A no tak, jest 10 stopni, a to ci. Musisz wejść tędy. Musisz tu przeskoczyć koniecznie. Dobra. Czekaj, dobra, jest git. Maszek, co? Idą. Chodziaczki. Jak se lecą. Dobra, lecimy. No i co się nie da jeździć? Jak normalnie, patrz, trzymam sobie rękę, chłopie, na gałce. Dawaj mikserek, o. Patrzcie to, nie? Normalnie, bezproblemowo. Dobra. Uwaga. Ej, ale zajebiste, bo tutaj są trzy siedzenia, więc git. Dobra, przyjmuję kamerę. Teraz Krzychu, mów mi, bo to jest automat, to też jak gdyby nie ma tutaj skrzyni biegów, ale i tak musimy być bardzo ostrożni. Iu. Bezproblemowo. Czyli jednak poruszać się da. Jedziemy. Hej, my, tak, jadąc, możemy dosłownie Europę zwiedzić. Całą Europę. Krzychu, muszę się podrapać po nosie. Jestem ciekawy, jak sobie poradzi Karol, Trąba i Michael, jak oni cały czas sobie dubią w nosie. Trąba teraz będzie miał mega trudno, bo on jest po środku, nie? Karol się tam jeszcze skubnie. Ma być jak mini Michael. Jak mini Michael. Dobra. Jest, udało się. Już prawie jesteśmy, więc będzie jedzonko. Dojechaliśmy bezpiecznie. Jeszcze zaparkujemy i będzie nic. Pa, 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 pa. Bus przyjechał. Totalna chillera. Ej, ja Trąba. No ja tak samo, nie? Trąba, ja się zastanawiam, jak ty będziesz dzisiaj dubał w nosie. Jak ty będziesz dzisiaj dubał w nosie. Tak. Cały czas dubię. Ej, Trąba, cały czas dubię. Dobra, jedziemy zaparkować. Jedziemy zaparkować. No, parkujcie. Doskonałe. A Krzychu otworzył drzwi, nie? I to jest takie, chcieli z dwóch stron wyjść naraz. Ale tam się tak wygodnie jedzie. Ale wygodnie, nie? Wygodnie. Tak. Jest bardzo wygodnie, spokojniutko. I macie łatwo z wejściem, bo Krzychu tutaj wchodzi, no, tak. Przechodzi do końca i ten. A my musimy jeszcze przeskakiwać przez fotele, nie? Ej, teraz trzeba uważać, bo jak ktoś się zdecyduje, że nie przechodzi, to jest straszny przypał. Albo jak ktoś zostanie na ulicy, nie? Tak, Vera mówi, nie! Krzychu mówi, idziemy! Ja tak stoję, sam się patrzę. Witamy serdecznie! Dobry! Dzień dobry! Rodzinka na własnym. Włączone zaliki poprosimy. Jak to nas zakup? Policja! To wołać policję, nie mam włączone zaliki. To przez niego wszystko. Jest, teraz widzę, jak tam Krzychu bajeruje, nie? Wiesz, Werka jakieś modowe rzeczy przegląda tutaj, nie? Jak Krzychu nie kaka. A ty? Laska. I zbliżenie na...
Werka będzie nagrywała Instastory. Czy zawsze będę do niej wpychał, żeby mieć szatoniczki na Instagramie. A do tych wytaczek też Stasik by jakiś poprosił. Bo bardziej coś w stylu keczupu. Pomidorowy keczup. Krzyku myśli, że swoim wdziekiem urodą załatwi wszystko. I ma rację. I ma rację. Tak, tak. Droga osobiste to podstawa, a zaraz potem idą pieniądze. Dziękuję. Krzyku, kurde, ale... Czy ja mogę mieć pytanie? Oczywiście. Państwo macie trochę czasu, bo mamy dla was niespodziankę, ale ona musi się przygotować. Zaczekamy chyba. A ile? No dobrze, no to zaczekamy. No i tak jeszcze państwo jedzenia nie dostaliście poza sosem czosnkowym. Niektórzy jeszcze nie mają. Zaczekamy. No, trochę Wera nam przeszkadza, ale z Krzychem moglibyśmy cię później jakąś podwójną randkę, nie? O kurczę! To jest ta niespodzianeczka, tak? Tak, to jest ta niespodzianka. To są żeberka. O kurczę, pieczone. Daj tam zebra. A na przegryzkę, proszę, proszę, to kotto. No i moi drodzy, niesamowite, dostaliśmy gratisa. I w ogóle, ja jak zawsze polecam wam miejsca, w których możemy nagrywać, bo to są fajne miejsca. Wycywilizowanymi ludźmi, to tym razem tak samo. Na ulicy Kobierzyńskiej jesteśmy właśnie w restauracji Tesson. I zapraszamy was, bo mega dobre to jest żarcie. I dziękujemy za możliwość tak to nagrywania w ogóle. Tak lewą ręką, średnio. Średnio? No. A bo ty lewą. My myśleliśmy, jak się spinaliśmy z Werą, że którą ręką, ale później oczywiście musiał Krzychu przyjść i wszystko zniszczyć. Ale patyc okazało się, że jest leworęczny, więc idealnie, bo ono tak. No. Nie tak idealnie. No tak, nie tak idealnie. Trzy, cztery. Prawie. Ej, czujesz jakby mama i tatuś mi zakładali ciuszki. Zrobicie mu za samą głowę, żeby jeszcze nie widziałem. Jak taka parówka, na którą nakładają. Dobra, dawaj mi, które pakujemy się. Wpijamy z tamtej? Z tamtej, no. Jest git. Siadać? Chłopie, szybciej! Dobra, go, go! A chcecie truskawkę? Nie, chcesz siku? Dobra, będę mu podkładał nogę. Najgorsze jest, jakby sikacie i są mnie kiedy tak pierdniecie. To jest śmieszne w sumie. Pierdnie no? Majkę, tak. Nie, 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 nie. Nie, nie, się uda pierdnąć. Chłopie, no ręką otrzymałeś, chłopie. Przecież nie wiesz go. Przecież nie wiesz go, chłopie. Spokojnie! Serio się cieszę, że jesteś teraz w tej stronie. Gdzie mocz? Gdzie jego mocz? Jego mocz ma inny kolor. Okay. Niezrozumiany. Zielony. Pakuj to. Eskę. Eskę, masz eskę? Ja mam eskę. No nie wiem. Eskę ja mam. Ała, ale mi ścisnąłeś rękę. Ale żeśmy to krzywo przyklili, jak? Ważne, że się klei, tak? Ważne, że się trzyma. Podpiszemy się, daj mi najpierw. To będzie super. To będą widzieli na filmie, kto dostał tą paczuszkę. Tak. Ale już tą paczkę zamknęli, tylko... Ale brzydko, Jezu. I ta paczka w ogóle jest dla Julii jakiejś, więc... Julia będzie wiedziała. Ja też już go podpisałem, ale ciężko mi się podpisuje. Z minimajkiem, który mnie trzyma w rękę. Brzydko zapakowana, ale jest od nas z filmu. Od nas. Także Julia dostanie. Kleisz, kleisz, klej. Dobra, mała dżemka nie zaszkodzi. Jakie ma paczek? Brudne. Bo nie ma kropek, musisz sobie kropek. Jak mi rękę położył, paczek mi rękę położył. Cześć. Cześć. Jona, szufla. Mi się strasznie coś głupi. A co ty siadasz? Nie, podniosłem. Proponuję używać bardziej prawej ręki niż lewej. Żeby uszczędzić kasi. Nie, ale musi tu wejść trochę wody. No bo musi tu wejść, bo ja ty, nie będę ci patrzył. No właśnie. Nie patrz, nie patrz. No właśnie. Już? Czekajcie. Ale kładzie dziwnie ścika z trzema zubami, chłopie. Nie mogę się skupić w ogóle. Nigdy się nie wzikam. Chłopie! O Jezu. Już ręki nie czuję. W końcu nadszedł ten moment, co? Na przełamanie lodu. Weź mi zagrzej deskę. Dobra. Ja mogę tutaj ten. Dobra. Wyra, pilnuj, czy nikt nie patrzy. Zdrowo. Tutaj wszystko zdrowo jest, krzyku, krzyka. Także spokojnie, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Super sprawę, bym powiedział. Najgorzej, jak się Pateckiemu dwójeczkę zachce. Nie, no dzisiaj właśnie... z was będzie musiał mu pomóc w podcieraniu. O kurwa, rzeczywiście! O nie!
Jezus, biedna Merka. Nie, no ja tylko stoję. Dobra, teraz ja. Teraz bym prosił, żeby Krzychu tutaj został. Jak w sensie, wiesz, bo... O. Tak? Jak, Krzychu, u mnie zdrowo czy niezdrowo? Zdrowo, kurde, no. Ile trąba nie idzie? Trąba! Co ty mówię? Robisz kupę patent? Biedna narciarza. Poczekaj, uwaga. Ej, nie było źle, nie było źle. To nie mydło. E co? Kremik. Serio? Zawsze tym myłem. To jest mamuś i tatusia. Jak z tego ubierają? Pingwin. Oj, chyba zrobiłem kubkę. Trzeba mnie przewinąć. Ja też idę się kupić. To ustawiam, że to pobiega. Czekaj. Co jest, Karol? Podtrzyma? Nie. Ale faktycznie się nie da skupić. Co? Nie możesz, Karol, co? Wstydzisz się? No i łatwiutko. Toaleta nie jest wcale taka trudna. Ale w dwójkę to w ogóle jest łatwo wszystko zrobić. Są też plusy tego, że jesteśmy w trójkę, bo mamy więcej udogodnień, na przykład jedziemy sobie z tyłu. Po kolei wycieczka do kierunka. Tak, po kolei. Ale każdy już z nas się wysikał. Przez ostatnią godzinę każdy z nas już skręcał w ściku. On w domu jakiego nosi, ja tutaj przed chwilą, ja w domu góry, teraz Kasia, więc jesteśmy bezpieczni. Od tygodnia próbujemy z Krzychem znaleźć sobie jakiś termin, żeby pójść po prostu do fryzjera. I w sumie dzisiaj, jak jesteśmy we dwójkę z pięci, dobry termin. Dzień dobry, chciałbym, mam pytanie, czy jest może jakiś wolny termin na za... Zaczynam na godzinkę 8, mam tam. Dobrze, okej. Dziękuję, do widzenia. No i jesteś. Też mamy do perfekcji opanowane. O chłopie, koniecznie musimy dać kosmik na rampę jeszcze. Jedziemy na rampę. Koniecznie, gościu, koniecznie. Nie. Tylko ja serio. Robię tam obie triki. Musimy się tak trzymać, jak nie jeździmy chyba. Żeby wiesz, żeby nie wyłamać sobie. Ej, cieszę się, że będziemy na rolkach. Kurde, w wrotkach. Na wrotkach, właśnie w wrotkach. Z drugiej strony, co to za przyjemność, jak sobie ręce powyrywamy. Ale warto spróbować, nie? Bierz sobie wrotki, bo my już czekamy, nie możemy się doczekać. Pan wrotki, stary. Oj, Berka, Berka. A nie umiesz, ja nie umiem na tym miejscu. Ja też nie umiem. Ty stój mi, który na ciebie to po prostu ciągnął, dobra? No. O. A, żartowałem, tak naprawdę umiem jeździć. Dawaj, ty jedziesz do skosu. No prawie. O nie. Dawaj. Dawaj, jedziemy? Dobrze, Krzychu. Jest, dobrze. Ja wierdziałem się, że tak skupić, żeby jakikolwiek ruch tutaj wykonać. Dawaj, chłopie. Zjadę. Wjeżdżaj. No. Dawaj, dawaj. Dawaj. Koniec. Nie. Bolało mnie to trochę. Trzy, cztery! Jedziemy! Chłopie! Jak takie małe dziecko, chłopie, ciągnie mnie za spodnie. Jak ma takie spodnie, moje dziecko nie. Serio, ciągnie cię za spodnie, jak coś chce? Ale Michael jest taki, że on tak paluszkami pokazuje dużo. Wow. Michael, ty jesteś twardy! Tak, jak nie dasz rady, to ja oglądałem odcinek owcy i owca mówił, że nie możesz używać siły, tylko mocy. Siła jest ograniczona, wow, a moc jest nieskończona. Boję się, że kajdanki idą.
Tak owca mówi, ja ale ty to słyszysz i ty wiesz. On ci powie takim głosem. Opie, owca mówi, że jak używał siły, żeby podnieść, nie dał rady, ale jak użył mocy, od razu podnieść. Are you doing night? Are you doing? Are you doing night? Mamy prywatny chórek. Jeśli to zmieścić jakiekolwiek słowo, dajcie nam w komentarzu. Dajcie łapkę w górę. Ważne, że do bitu, ważne, że do bitu. Mag jest wokalistą, nie? Idziemy do fryzjera. Krzykam sobie włoski jakoś podrasować, a Vera będzie po prostu stylistką. Będzie mówiła, czy wszystko dobrze. Trochę w prawo, trochę w lewo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, słuchajcie. Coś tam jeszcze tych włosów jest, to krzyku. Teraz ty? Tak. Fajne uczucie. Z tydzień włosów nie mam. No, worek na śmieci będzie gdzieś. No to idźcie po worek. Jojo. Dużo nie może. Wam łatwiej będzie, bo jest was dwóch. No nie, no już worek to weź. Ale wam jest łatwiej wyjść. No właśnie, łatwiej wyjść. Nie, no dobra, stop, stop. Gramy papierkami na ulicę, nie ma tak, że my się damy, co ty? Młody. Dawaj, ja z tobą. No, czyli my przegrywamy, więc nie, wy idziecie po, idziecie po worek. Jego. No co, no? O, dawaj szybko. Niestety, ale wujasz mnie bardzo potrzebuje w środku i to mówię serio, nie troluję. Serio mówię. Macie worek! Ale poczekamy! No posłuchajcie, no! Tyle śmieci było? Tak. No tyło, tyle, bo z tyłu mówię, czaisz? No to lecimy, ale będziemy rolę po półtorej miesiąca. Możesz położyć, żeby zobaczcie to, zobaczcie, stoi piękny, czysty i działający. I sprawny, niesamowity to jest. Jezus, jak on czeka, żeby go wziąć. Półtorej miesiąca nim nie jeździłem, jejku. Nie mogę już się doczekać, naprawdę. O, fotelik. Tylko 3400, co? Ty, ale młody znowu presy, młody znowu presy na siłowni zrobi się, nie mieści foteliku. Mi zamiast mama dawać pepiko, to pomyliła pudełka i kreatywna. Oj. No i po fotelku. Ciekawe tak, nie? Ciekawe. Dostałeś jakąś tam jedną część, drugą trzecią, jakąś taką dziwną. A to było ten. Ej, dobra, tylko teraz musimy wejść miksem tak, żeby nie powrócić nic, nie? Dobra. Ostrożnie, delikatnie. Ja kontrola. Nie do ciebie, do mistera mówię. Dobra. Teraz najgorsze, nie? Czyli mikser musi dać tutaj ławkę. Okej. Okay. Najgorsze, czyli ustawianie fotela w aucie, w którym nie jeździłeś 2 miesiące, nie? Sport Plus włącza. Ale odpoczęło za auto, nie? Potem się to odpoczęło od tirania, teraz mam to wkrótce. To co? Jak to mówi Krzychu, dać mu na zimnym? No, daj mu, daj mu! Opelkiem jednak fajnie się jeździ, ale Merolkiem jest fajnie tak... Fajnie przyspieszy, nie? Fajnie jest, wiesz, puścić bąka z samochodem, nie? Biernąć z dury. Powiem pani, że nie spodziewałem się, że z tego gagatka coś jeszcze może być. No a tutaj patrzę, a jest jedna. Coś tam nie jest. Ja myślałam, że cię pani tak zgoli na łyso, a potem się okazało, że naprawdę ładna fryzurka. I o wiele lepiej wyglądasz. Jejku, ale fajnie. Ej, serio, półtorej miesiąca bez auta, to słuchajcie, jest sporo, nie? To tak, co tak patrzycie? Stoją w połowie nad nim i oglądają, nie? No bo jak chciała przyjść Kasia podrapać wujaszka, to dostaliśmy koniec, to samo zrobi się. Mieliśmy zakręcić mikser godzinę przed końcem. Tak, my kręcimy, z kim się jeszcze spinamy. Ej, mikser jest problem, nie? Chce mi się kubkę. I to jest duży problem, bo musimy go rozwiązać. Dobra, to musimy jakąś taktykę mieć na to, dobrą. Ej, czy ktoś już był w toalecie? My byliśmy wszyscy. Ale kubkę. No, ja muszę iść. A ja byłem kiedyś z tobą. Nie, to właśnie trochę spoko. Jak ja mam ręką, muszę się podetrzeć, dawaj prawo się podetrzeć. Jak ty nie masz z tym problemu, no to przecież nalajcie. Ja bym nie mogła. No właśnie nie wiem, czy się będę mógł skupić. Nie? Ja bym się nie wysikała przy was, bym miała blokadę. Nie, no ja się wysikałam, nie było spoko. Chciałem potrwać, Marta, przyniesie mi telefon, proszę. To sobie siądę tak z telefonikiem, będę czekał. Nie, o, leć szybko po ten telefon lepiej, Marta. Bo zaraz będzie za późno. Ale dobrze, że ja jestem z prawej. Bo zobacz, teraz robię tak. Ja sobie tutaj. Wyciągnij tą rękę jak najdalej. O, no najlepiej tak by było. Dobra. Dasz radę tam usiąść? Tak. O, no i nice. O. Jeszcze to wszystko słyszy. Ej, włącznąć jakąś muzyczkę! Kurde, lewą ręką to jest taka słaba znalazł, szczerze mówiąc.
Ej, dobra, jak to panec mówi, to był ten, Królewicz? Nie, jak to się nazywa? Nie wiem. Jakoś tak, że nie trzeba się w ogóle wycierać. Dobra, czekaj, ubieram się. I moje rączkę. Łatwiutko. Zrobione. Ale ciężko było się skupić, ale puściłem sobie największego polskiego crashera i już było git. Od razu mi się zaczęło chcieć stracić. Czekamy na resztę i będziemy kręcić kołem. Będzie zabawnie, jak się dopiniemy do kogoś. Krzychu, coś mi się wydaje, że musimy dzisiaj polecieć na jakąś imprezkę. Koniecznie. To nie może być tak, że wychodzimy od fryzjera i okay, idziemy spać. Nigdy nie mam takiej fryzury. W sensie, wie pani, bardzo mi się podoba, że to nie było, tylko ja zawsze mam takie kręcone loczki. A teraz wyglądam... Wyglądam jak inny człowiek. No Krzychu, ja ci mówię, bierzemy betę i lecimy na Pabianicę. Dzisiaj nie miałem jeszcze auta rano, więc to był tak zwany flex przy nie swojej furze, czyli ustawiłem dwie fury koło siebie, no i zrobiłem fotkę, nie? No tylko tyle mogę ruszyć, nie? Co tutaj jest na tej blokadzie. Nie umiem pisać hasła, w sensie nie umiem go napisać, jakbym miał to robić jedną ręką. Bo ja pamiętam na przykład ruch palcami, nie pamiętam hasła tak samego w sobie, nie? To uwaga, kręcę z kimś się spinał kołem. Spinam kajdanek. Ze sobą? Ze sobą? Drugi kajdanek mam mieć ze sobą? To może ja też zakręcę. Dawaj, kręć też, no. Ty też ze mną, nie? Nie, no. Ja z sobą, ja z... Nie! No! Musicie się spiąć, żeby mnie kajdanek za sobą. Nie! Czyli ja będę miał... Czyli tak, tak i jeszcze tak. Spinaczki. Tak, chciałbym, żeby ktoś do niego dołączył. Tak, Krzychu, będziesz lewą ręką, to ja sobie na prawą. Nie, będę. Nie, za mocno. Zaczynasz od drugiego, Krzychu? Weź, bo jest za mocno. Już mam. Co jest grane? Dlaczego tak? Myślę, że mi ktoś za dużo nie poruszamy. Chłopaki, a jak się teraz załatwicie? Ja byłem no, dosyć. No, dobrze, już doskonale nam poszło przepięcieć do kogoś innego. Chciałem się przyjąć do kogoś innego, obydwoje wylosowali freeze. Ogólnie mi się chce pić. Musimy podejść tu. Tu jest moje piciko. Czekaj, ja sobie odkręcę. Dobra, czekaj. Teraz... Sukces. Jezu, co jest grane. Nie, jak ci przeszkadza, to wiesz, to ręką możesz zrzucić. Zaraz, dawaj do mnie. O nie! Czekaj, może niżej. Bo tu jest za ciasno, niżej, jest pod zegarem. Ała! O kurwa, rozepnij to! Ale mi ściska po kości, nie, no jest git, jest git. Niżej, niżej tam. Chłopie, policja by się z tobą mnie paćkała. Ale normalnie się nadeptuje. Jak jesteś takim złym co teraz zrobimy? Panie siada na górze, a my na dole. Nice. A tam już wpadł mój telefon, stop, telefon. Serio, tak będzie wyglądało więzienie youtuberów, nie? Losujesz... Losujesz z kim jesteś spięty kajdankami, no. Ej, wujasz, bo Kasia się do troby przytula. No. A troba wygląda jak bandyta. Ej, dajemy coli, żeby za***** napić, bo strasznie mi się oj! Prawie by się nie udało. Dobrze, moi drodzy, więc tak wyglądał dzień, gdzie byliśmy spięci przez cały dzień kajdankami. Rodzina bandytów. Młody, wydzierany syn. No. Wydziabany ojciec. Wydziabany ojciec, wydziabany młody. Matka tylko w miarę stosownie normalna. Matka stwarza po pozory. Nie no, matka wiesz, ludzi... Bejtuje zawsze. Czekajcie, w czerwonym przycisku jest na moim paluszku. Będziecie na bieżąco z każdym filmem, no i my się rozpinamy, tak? Widzimy się jutro, moi drodzy, trzymajcie się, na razie, do jutra.